Rzeczpospolitej jeszcze. Tutaj. Chcą zadać pytanie? Tak, chcemy zadać. Ale krótko, dobrze? Bardzo dobrze. Proszę. Chciałam zapytać o manipulację medialną. A mianowicie, przez ostatni okres czasu pojawiają się już w programach informacyjnych różnego typu sondaże dotyczące kandydatów na prezydenta startujących. I stąd moje pytanie, jak tutaj dojść może do jakiejś niezależności mediów, skoro dzisiaj są tak przekazywane te dane, że wychodzi na to, że pan Komorowski jest takim wodzem, mężem stanu, który nie ma szans przegrać z żadnym innym kandydatem. I o co mi tutaj chodzi. Mianowicie, jeszcze zanim PSL w ogóle wystawiło swojego kandydata i kogokolwiek zaproponowało, okazało się, że słupek poparcia dla ich kandydata wynosi 1%. Jak to jest w ogóle możliwe? Albo dlaczego... Ale bo ja, miało być krótko. Ja myślę, to nie media robią te badania, ale lepszy specjalista odpowie. Minuta, panie przewodniczący, proszę. Z tymi mediami to jest marnie, bo generalnie rzecz biorąc to jest tak, że zwykle media robią to, na czym zależy właścicielom. Natomiast my mamy problem badawczy, jeżeli chodzi o badanie rynku politycznego, no bo jeżeli tego samego dnia, z tego samego okresu ukazują się badania i one się rozjeżdżają na poziomie 10%, to jest problem. Ja muszę pani powiedzieć, nikogo za rękę nie złapałem, ale odnoszę takie wrażenie, że są takie instytuty, które nie robią tego za uczciwie. Muszę powiedzieć, amen. Właścicielem telewizji publicznej jesteście wy, w związku z tym to, co przed chwilą pan przewodniczący powiedział, nie odnosi się do naszej telewizji, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję.